Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na dachu budynku magazynowo-produkcyjnego. Jak widać, jest to dach płaski. Hydroizolacja wykonana jest tutaj z membrany PVC. W przypadku budynków właśnie magazynowo-produkcyjnych jest to w zasadzie typowe rozwiązanie. W przypadku realizacji tego typu inwestycji pierwszym krokiem nie jest tak naprawdę wybór komponentów w postaci modułów fotowoltaicznych czy też falownika, ale tak naprawdę dobór systemu montażowego. Wydawałoby się, że naturalnym byłoby zastosowanie systemu balastowego, to znaczy takiego, gdzie konstrukcja wsporcza paneli dociążana jest dodatkowym balastem. Mogło to być na przykład bloczki betonowe lub podobne rozwiązanie. Z uwagi na wysokość budynku, a także otwartą przestrzeń dookoła, występują tutaj silne wiatry. Aby zapobiec ewentualnemu przesunięciu czy też poderwaniu paneli fotowoltaicznych przez wiatr na dachu, należałoby je dociążyć masą sięgającą nawet 150 kg na panel. Dla każdego obiektu przeprowadzamy najpierw obliczenia po to, aby przygotować dokładny plan zabalastowania konstrukcji wsporczej. Tak otrzymany plan zabalastowania każdorazowo porównujemy z danymi z projektu budowlanego budynku. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy konstrukcja nośna dachu jest w stanie wytrzymać dodatkowe obciążenie. W wielu analizowanych przez nas przypadkach okazuje się, że konstrukcja dachu nie jest w stanie przenieść dodatkowego obciążenia. Wyjściem z sytuacji jest zastosowanie bezinwazyjnego, zgrzewanego systemu mocowań do membrany. Na rynku występuje kilka takich rozwiązań. My zdecydowaliśmy się na wykorzystanie systemu szwedzkiej firmy CW Lundberg. Jest to certyfikowane rozwiązanie, a na dodatek elastyczne. Możemy łączyć je z konstrukcjami wsporczymi do paneli różnych producentów. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że płytki należy zgrzewać bardzo starannie. Jedna taka płytka jest w stanie wtedy przenieść obciążenie sięgające nawet 7 kN, co w przybliżeniu daje około 700 kg. Najważniejszą zaletą tego systemu jest to, że nie dociążamy dodatkowo konstrukcji dachu. Całkowite obciążenie, łącznie z panelami i konstrukcją wsporczą, wynosi niecałe 15 kg na metr kwadratowy instalacji. Dzięki zastosowaniu tego systemu często jesteśmy w stanie zmieścić się w obciążeniach dopuszczalnych przez projekt budowlany danego obiektu. Moduły fotowoltaiczne zostały zamontowane na konstrukcji wsporczej holenderskiego producenta Van der Valk. Jest to rozwiązanie bardzo wysokiej jakości, o dużej wytrzymałości. Zarówno na etapie projektowym, jak i wykonawczym swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera nas pan Karol Miazio z firmy EcoProjekt.